Dziś zagramy sobie ulepszonym Zeusem na Silvera, Golda oraz na 9 level Faceit. Trochę się wszystkim ostatnio pospadało, jak widać. Ale nie zmienia to faktu, widzowie, że nasz programista wziął do swojego warsztatu tego cudownego Zeusa, którego praktycznie nikt nie używa w CS-ie. I zrobił z niego no coś tak mocnego, że nasi przeciwnicy będą mieli przejebane. Nasz Zeus został wyposażony w nielimitowany zasięg rażenia. Przy okazji ładuje się 10 razy szybciej i kosztuje nas to rundę dokładne 0 dolarów. No i dokładnie takim itemem będziemy dzisiaj trollować naszych przyjaciół. Za każdą rundę, którą ze mną wygrają, otrzymają oni darmową skrzynkę. Cena poszczególnej skrzynki to dosłownie od paru złotych do prawie 1000. Ale o tym trochę później. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, gramy sobie normalnie, no nie? No oczywiście, nic bym nie przygotował przecież dzisiaj. Nic by nie zostało przygotowane. Jest, że nie, to jest fair meczyk. Mocny się poczujesz, jak przeciwniku bierzesz sam na siebie. No, trudne się, stary, wylosowało teraz może, no nie wiem. I się podszkolił ostatnio, ty nie ma go. On chyba niewidzialny jest. Chyba jest na B. Aha, co? Ej, dobra, nie. Nie chcecie wiedzieć, co on ma. Dobra, ja to jest bardzo długi Zeus. Jak przyparciła teraz. Nie no, słuchaj, nic się nie dzieje. Bartku, czy coś się stało? Nic. Tak? Co nie, Bartek? Nie, stało nie. Się? Bartek, nic się nie stało. Bartek, nic się nie stało. Znaczy, nie, nic się nie stało. Wszystko było dobrze. Ja mam pewne podejrzenia, ale dobra. A załóżmy teraz, co nie? Że nie wiem, że ktoś, kurde, na przykład by spikował Semida. O! Ktoś sobie spikował Mida. Ała. Moi drodzy, domyślacie się już zapewne. Zapewniacie już na pewno. Co ja w ogóle pistolę? W takim razie się tutaj wyczynia, prawda? Ojojoj! Ja, no dobra, to jest posrane, że ten Zeus tak działa. Ej, dobra, to jest niemożliwe na tego Zeusa wygrać. Z niespodziewanej strony. Mam nadzieję, że się mnie nie spodziewasz. A, na pewno. Nie spodziewa się, na pewno nikt. Nie no, tego. Czemu miałbym się spodziewać ciebie na przykład, że ceny? A, to Keyfence, dobra. Ajajaj. Ja chcę zobaczyć reakcję Szanety na tego Zeusa, nie? Nie, spokojnie, spokojnie, ja to ugrywam. Tylko muszę... Okej, splantowane. No, a. Słuchaj, no ja sobie generalnie tutaj robię taki kącik, co nie? Kącik przygód. Kącik, stary. Pącik, szpącik. Oj. No co wy gadacie, gdzie on jest? Nie, no ja defuję, bo tutaj nikogo nie ma. Oj. Defuj, dobrze. Defuję! Nie! Ej, to się szybko ładuje chyba coś. Trochę. To trochę szybko się ładuje. Generalnie widzowie, lepiej szybko je dorzuć, czy wygra Team Zeus, czy Team Śmiertelnicy oczywiście. No i zobaczymy, czy w ogóle mi się... Ej, ja jestem mega ciekawy, czy mi się uda z wami dzisiaj wygrać, co nie? Bo to no, różnie może wyjść, co nie? Jakby wiecie. Team Śmiertelnicy wygra. Oczywiście, tak. Ze Zeusem nie jest tak łatwo trafić wcale. O, ja... to dobra. No nie wytrzymam, że nic nie mogę zrobić na tego Zeusa. Ja nie mogę, co nie? Bartuś biedny się wychyla akurat z tym. Z dumą tego Mida, już tam nie idę, teraz się spodziewałem gdzie indziej. No dobrze, Bart. Dobra. Ojej. Aj, ale zasięg ma ten Zeus, kurde. Aż mi tak ręka leci, nie? Aż kurde, nie wiem, tak po prostu. Ja w ogóle nie znam pozycjonowania na tej mapie, nie? Więc ja sobie tutaj tak stoję randomowo totalnie i nie wiem. Musisz tego iść na B. A, no. Czemu akurat pytanie, czemu na B, Bartku? Tak z ciekawości bardziej pytam, nie? A tak po prostu, tak sobie pomyślałem, że może być to dobra pozycja. Dobra pozycja, o. O. Nie. Okej, okay. dobra, rozumiem Bartek, no możesz dalej mówić. No po prostu miałem takie przeczucie, no. Dobra, generalnie, słuchajcie, bo jest jedna rzecz, o której wam nie powiedziałem. Jaka? Mianowicie taka, że, słuchajcie, za każdą wygraną rundę będę miał dla was nagrodę. Mianowicie, będziecie mieli ode mnie losową skrzyneczkę z sponsora odcinka, czyli CSGO Skins, więc... Ojojoj, co to? Dostał. Dobra, mam... O, ja też dostałem. Wow! Dobrze! Kurde, pięknie. No już 1% było. Dlatego słuchajcie, każda wygrana runda to dla was jedna losowa skrzynka. I dlatego, moi drodzy, postarałbym się na waszym miejscu ze względu na to, że do zgarnięcia, ja jeśli dobrze traficie, będzie około do 3 kafli. 3 kafle, jeśli... Więc fajnie. A my, widzowie, oczywiście nie jesteśmy fajami. My skinki wypłacamy. My oczywiście nie mamy żadnych, wiecie, podkrętek i tak dalej. Wiecie, o co chodzi, widzowie? Jest po prostu cudownie, jest po prostu niesamowicie. Masz na tym Zeusie jakąś podkrętkę, no... Bamać, no ja dole. Mocny statement, Bartek, tak szczerze. Ty masz mocny Zeus, naprawdę, mocny ten Zeus jest, jeden z lepszych. Ojejku, ale ktoś chlupnął wodą, co? Chlupie w dupie, takie jest powiedzenie. Komu chlupnęło w dupie, bo ja nie rozumiem teraz, o co chodzi. Chyba tobie. No chyba mi, bo zginąłem, to mi chlupnęło. Kurde, ale cisza na tym sajcie, be. Ej, widzowie, a zostawiliście już lajka i suba? Kurde, właśnie chyba nie zostawili. Jest poda. Ja tylko bym chciał w tym momencie, jak się rozgrywa ta piękna rozgrywka, chciałem przypomnieć, że z kodem Yoshi na stronie CS
CSGO skins. O, tak, tak. Możecie otrzymać dodatkowe 2 złote i 10 groszy na start oraz 10% bonusu do doładowania dla nowych użytkowników. I możecie otworzyć na przykład sobie skrzynkę. Piękną taką, indirect case, polecam serdecznie. No, rel. I są darmowe skrzynki też przy okazji. Rel, 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 100% rel. Fajnie, dzięki Bartek, tego potrzebowałem. A ty grałeś rundę, to wiesz, no ja nie chciałem, żebyś, no, no nie chciałem ci przeszkadzać po prostu. No nie gada, jestem pierwsza w tabeli, nie, no way. Żanet, to jakąś dodatkową skrzynkę powinno dostać. No. O, jest, dobrze, co jest? Ej, dobra, za to powinien być jeszcze bonus też przy okazji. Ej, jak to się wydarzyło, przepraszam. Dobra, nieważne. No, podszedłem cię na cicho troszkę. No. Ej, ale cichacz ty. No ja puściłem takiego w trakcie tego nagrywania, ale to chyba nie o tego chodzi. No chyba nie właśnie. Ty, no powiem ci szczerze, zaskoczony zostałem. Ale... Dobra, mamy! To jest jakiś odpał, nie? To jest pierwszy odcinek od dawien dawna, jeszcze za czasów CSGO, kiedy ja mogę po prostu patrzeć po mapie i tyle. A to real akurat. Ja jestem największym Nemezisem. Kolejny odcinek, w którym Kifi mnie ja po prostu, bo zabijam jakimiś losowymi brońmi, nie? Kurde! Nie tym razem. Nice. Oj, Bartku, Bartku. Udało się, w końcu odbiłem, 1-4 staty. I od razu drugie miejsce w tabeli. No i koniec, zdałem z mojego pierwszego miejsca. Aha, ale kurwa, flesze lanowe, nie? Coś tam się dzieje. Ja łatwo, łatwo. Dobra, nie, ja po prostu, ja tracę uwagę, nie? Ja tracę uwagę. Dobra, słuchajcie, na spokojnie, na spokojnie. No, ogólnie jest git, dobrze, dobrze, dobrze leci fest. Możemy tak grać, do końca już możemy lecieć. To co, znowu pod to idziemy? Tak, na double beretki? Tak, ja rzucam smoke'a, ty w niego wchodzisz. No proste, że tak możemy zrobić. Oj, 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 no. Aj. Dobra, Bartek. No, co tam u ciebie dzisiaj? Lupię ci w dupie? Troszkę. Ale tak szczerze, Bartek. Ej, ale ostatnio miałem taką srakę. Ale tak szczerze, Bartek. No idź na tobę, no idź, idź. Tak, mogę wejść? No wchodź. Ale tak na luzie. Dawaj na pełnej na tobę, no. Na luźnej gumie. Ale na pewno? No wchodź, wchodź. Nie, no Bartek, ale tak szczerze. No plantujesz dziś czy jutro? Jutro akurat. Ok, ja wiem, że ty B jesteś. Dobra, cofka na mida, co? Poszła? Oj, coś mola nie zjadło chyba komuś. Masz 2 mola, co się stało? Chyba, że od Kifiego podniosłeś, jak chciałeś iść na konektora przez rzekę, co? Aha. Dobrze kombinujesz. Jaki obsraniec! Bartek pierwszy raz coś zrobił, nie? W filmie. Ej, ale przeczytałem cię dobrze, co? No. Ej, ale chłopaki dobrze robią, co? Bardzo dobrze. Tak wybudowali ładnie tutaj? No, jest ładna zabudowa taka. Ojej, amerykańska. Z rzeki mi rzucasz mołotowa, naprawdę. Teraz myrało chyba. O. Nie wiem, nie. No raz, tak zwany. Dobra, o, słuchajcie, moi drodzy, jako że teraz wchodzi zmiana stron potężna, tak? Niesamowita, to ja wybieram sajta, na którego musicie wejść. Moim sajtem, którego wybieram, jest, uwaga, sajt B. Okej, okej. Dobrze. Dobra. Dobra, to ja mam taktykę na sajt B. Tak? Mhm. Nie taka. Aha. No i tak to wygląda, nie? No ej, jak to nie siadło? Co za śmieć! Jeszcze raz, zapraszam. Dobrze, nie ma problemu, ja też zapraszam. Piękna sprawa. Ja jestem z ciebie dumny dzisiaj, naprawdę. No ja z ciebie nie akurat, pozdro. A dzisiaj Kifi przechodzi samego siebie. Jajajajajajaj, kłopoty. No kłopoty Najmana były. Jak? No ej, ale podchodźcie! Jest! Troszkę porobieni zostaliśmy, no. Ej, ale szczerze, nie? Żonetka nawet nie wiedziała, że... Nie, ja, padło mnie, jak ja się właśnie zastanawiałem, co się stało, że była nas trójka, nagle już nie ma. Jak wejdziemy wszyscy na raz, to no, musimy to wygrać. Jest na, tam na górze, na podejście, na podejście. Obity. Dobra, ja mam pomysł, bo trzeba tej wrzucić... Na P, zapraszam, no kryptonim jaki? Kryptonim CWL trzeba. No, wiedziałem, że ten kryptonim dzisiaj padnie. Patrzcie na ten kryptonim CWL teraz. Kur... Nice. Wiedziałem! Kryptonim Szponcik wleciał. Dobra, jeszcze raz, zapraszam B. Dobra. Dobrze, no teraz B lecimy. No to znowu kryptonim Smoke. Masz nawet drugiego. Nice! Pięknie. Jezu, co jest? I ty przeciwko mnie. No słuchaj. Co, tak wybrałeś? No w sumie tak. I to nadal to B? Tak. Albo nie, na A. Teraz A, zapraszam. Dobra. Taka zmianka. Mida idzie. Jest gdzieś mid, gdzieś tam na kamerach, na górze jest dosłownie. Mid, coś takiego tam siedzi. Idzie olbrzym. O, coś tutaj wyczuwa. Coś? No, flesza. No i koniec. A nie, sorry. Oho. Góra.
Jaka menda! Już się odwróciłem. Ajajaj. Dobrze, słuchajcie, w takim razie wybierzcie numerek od 1 do 10. Razem czy osobno? Razem. Wszyscy mamy wybrać jednogłośnie? Wszyscy jednogłośnie. O kurde. No to na 3, tak? No. Raz, dwa, trzy. Dwa. 7. No to co? To może jakieś sugestie inne, co? Dobra, to jeszcze raz spróbujmy. Z tych wszystkich, które padły, musimy wybrać jedną. I nie tą, którą my wybraliśmy. 2, 4 i 7. Tak. Dobra, i no. Nie może być ta, którą my wybraliśmy. 3, 2, 1. 4. 7. Dobra, dwie czwórki. Dwie czwórki. Dobra, słuchajcie, w takim razie. Dwie czwórki. Jesteście gotowi? Jestem gotowy. Czwóreczka. Dobrze, no słuchajcie, w takim razie. To była 10, to była 9, to była 8, 7, 6, a 4 to jest pa. Nie najgorzej, nie najgorzej. Nie najgorzej. Czyli generalnie na waszym koncie w tym momencie mamy 1638 zł. Ej, to jest zajebiście. To jest zajebiście. Więc słuchajcie, moi drodzy. Na początku powiedziałem wam, że było 3000 zł. Oczywiście zrobiłem was, było trochę więcej, ale po prostu chciałem wam na psychę wjechać, żebyście myśleli, że dużo tanich skrzynek będzie. Dobrze, słuchajcie, w takim razie po kolei, jak się rozdzielicie tymi skinami, to już zależy od was. Tymczasem ty, widzu, pamiętaj, że wpisując kod osychy i wejdź na stronę, musisz potwierdzić, że masz 18 lat. Jak nie masz, to jesteś fają zaplutą i nie powinieneś tego robić. Jeśli masz 18, to G. Tymczasem otwieramy sobie pierwszą skrzyneczkę. Player tu. Myślę, że tutaj ładnie. 330! Tutaj, widzowie, 330 będziemy sobie liczyć oczywiście. Słuchajcie, w takim razie pozostało wam jeszcze... W tym momencie jest 12 skrzyneczka. Uwaga. Nie no, stówka. A nie, 42. No właśnie, taki niezbyt fajny stan. Słuchajcie, 11 skrzynka w takim razie w tym momencie jest otwierana. O, to jest dobre. 2 plus, słuchajcie, 250. Otwieramy dalej. Dobra, tu będzie znowu... 4 dychy. 30. Jeszcze gorzej. Teraz będzie 9 chyba, nie? Skrzynka, 9. Oj, to dużo kosztuje w wersji faktory. No właśnie. Ojojoj. No, tutaj dobrze, minimalware, ładnie. Uwaga, 8 skrzynka. To jest drogie? Co jest? O kur... Co? Pamiętaj, drogi widzu, że jest to totalny fart. To, że nam przydarzyła się taka sytuacja, to naprawdę jest minimalna szansa, że też komuś się coś takiego przydarzy. Bo na to, że nam dropnął taki konkretny skin, to obstawiam, że parę tysięcy osób dropnęło totalnego szrota. Dlatego pamiętajcie, żeby się nie podpalać i żeby nie ryzykować swoimi, że tak powiem, skinami, które lubicie. Welcome to the jungle. Ej. Witamy w dżungli. Ja pierd... Miejska dżungla. Ej, ja jestem kur... Ja teraz. Ja też i ja go biorę. Dobra, 7 skrzynka. Konfetti. Monster Mashup te... Nie. To jest... A to nie jest źle. 7 skrzynka. Trochę brakuje. Ja. 20 zł, tam 40, klasik. No, to klasik. Ej, 60, dobra. 6. Ja... Nie. Dobra, no znowu ten chromatik, on mi się będzie po nocach śnił. 5 skrzyneczka. Dobra, Fire to jest spoko, zależy jaki stan. No, tak. No gówniany. Średniawka. Nie, stan słaby. Uwaga, numerek 4, skrzyneczka numer 4, tak mi się wydaje. O, ładnie. Player 2, dobrze, 200 zł, 250, coś takiego. Ja... 129, okej. Okay. Czyli taniej niż skrzynka. Trójeczka. Tak, na przykład Huntsman Knife, Autotronic, też przydatne. Ej, Hyperbeat! Dwie, trzy stówki, a, dobra. A, stan. Jest git, 166, druga. No kurde, po 2 koła na F-ka. Ale ja wziąłem tego skina. Nightwish. Ej, Nightwish też jest, ale to jest Battle Scarf chyba. Tak, ojejku, o Jezu. Tutaj źle robią chłopaki już. I ostatnia uwaga, moi drodzy. Oscar. To był Welcome to the Jungle. Monster Mashup. Jest dobrze. Ale Monster dobre skiny się siadły. No, 90 zł. Moi drodzy, w takim razie... 6600 zł. Szatańsko. No mocny, ja pizgam. Mocny drop dzisiaj, nie? No nic, no cóż mogę powiedzieć, nie? Dobra, to słuchajcie, w takim razie mamy tutaj malwary, minimalwary, field tested. Dobra, ej, to... nie, dobra. Był jeden bazyskar. Słuchaj, tego słuchaj, Filip. Możemy. Filip, słuchaj. No? Ja rzucę, ja mogę część, że tak powiem, z mojej działki jednego skina dla widza. Jednego skina dla widza, dobra. To dla widza taki jaki w sumie? Ja bym rzucił USPS Monster Mashup, ten co pokazujesz, ładny skin. A, no to field tested, tak? Za stówkę. Tak, field tested za stówkę. Stóweczka dla widza. Tu mamy też rocik skiny. Chcecie wymienić na coś stąd? Electric HIV! Ja chcę mieć elektrycznego HIV'a, daj mi to. Gdzie on jest? Trzeci od góry. Ale to jest minimalware. No ale Electric HIV. Albo Prince Dream też może być, ale... A, dobra. Ale to field tested jest. No bo, że chcesz coś stąd wymienić, chcecie. O! Minimalware w subtracku. USPS Prince Dream. Podoba mi się to, bierzemy. Dimek, no. Minimalware? No. A nie wolisz jakiegoś kosę na przykład? Chyba, że wrzucamy coś innego. Patrz, to na przykład.
przykład. O, no i tu o, się... No i teraz mamy rozmowę, Crimson Web Survival Knife. Weź Huntsman weź. Lore. Albo Huntsman Lore. Albo Huntsman Lore, żeby był dobry lore. Huntsman? Nie pasować do Akacza. A tego Good Knife'a? Może Good Knife'a? No dawaj tego Good Knife'a. O. To co? Good Knife ładny. Good Knife ładny. Good Knife i Lorka. Siedzi, bim bam bom, szakaraka, muru muru. To jest moje hasło na dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie i tyle, co mam do powiedzenia. Proszę bardzo, widzowie, uwaga, wpisujemy kod rodzicielski. No i rymcym cym, że tak powiem, z dupy dym. Wchodzimy, nowa koska wypłacona. No takie kurde, no! Taki troszkę skarabeusz, ale jest dobrze, nie? Skarabeusz.